pisanie liter, zasady gry. Więc tak, generalnie pierwszym graczem jest ten, który znajdzie taksówkę. Dlatego ją tu wyciągnąłem. Ten, który znajdzie tą kartę taksi, ten jest pierwszym graczem. Tasujemy sobie te karty duże, to są karty do pisania. Każdy sobie bierze taką kartę. I potem tak, pierwszy gracz odsłania sobie tutaj te literki z tego. Jest tak. On ma koło, jeśli tu są jakieś litery z tych, to może je wykorzystać. Jak jest gwiazdka, to może zakreślić flamastrem, to jest jeszcze flamaster, którą chce literę z tych. To powiedzmy, sobie wypełni te K. Potem karta przechodzi na drugiego. Jak ktoś może też wykorzystać któreś litery, tutaj już jest wykorzystana, to bierze. A u pani nic nie może. No i potem kolejna karta. I znowu patrzymy, czy tu można każdą. Tutaj DSMM może wykorzystać, tu zakreślić. Potem znowu kolejny gracz patrzy, coś może, które z litery pozostały, i znowu karta. W ten sposób sobie gramy. No i kto pierwszy daną kartę sobie, dany wyraz sobie zapisze, ale że generalnie litery bierzemy sobie z tych małych kart. Gwiazdka to można całą literę zaznaczyć, a tak to wykorzystujemy litery, które tutaj są. I no, każda litera jest przez danego gracza wykorzystywana. Tu jest cała masa liter, a tutaj jest cała masa kart z obrazkami i z miejscami na pisanie wyrazów. Fajna gra i taki trochę nietypowy, całkiem przyjemny pomysł na zrobienie z nauki pisania właśnie gry. Ze względu na te karty, które sobie wykorzystujemy. Jest całkiem ciekawe. Taxi wyznacza pierwszego gracza. Pisanie liter. Baw się and ucz. Fundels od Kartamundi. Dziękujemy pięknie.